Łukowska Rada Sportu ma nową propozycję na rozwój bazy sportowej w mieście. Na początku kwietnia zebrała się Rada Sportu i rzeczywiście sformułowała takie oczekiwanie i taki wniosek, aby w jakby najbliższym czasie, żeby pójść w kierunku budowania takich trzech sal treningowych, na których mogliby zmieścić się zawodnicy trenujący sporty walki, między innymi kickboxing, między innymi zapasy i ciężary. Również pojawił się tam wniosek, aby dokonać remontu, rewitalizacji płyty naszego stadionu oraz widowni. Przewodniczący Łukowskiej Rady Sportu dodaje. Chodzi tutaj o salę, gdzie będzie można ustawić ring i gdzie będą mogli trenować bokserzy i kickbokserzy. Również miałaby tam powstać sala zapaśnicza oczywiście i sala do podnoszenia ciężarów. Są to dyscypliny, które wymagają specjalistycznych sal i nikt nie będzie przynosił ze sobą na plecach worków, rozwieszał przez 2 godziny, rozkładał maty po to, żeby wykonać trening i później zejść z tego treningu. Owszem, można by to było robić, gdyby to były grupy początkujące i jedne czy dwie, ale żeby mieć efekty, trzeba ćwiczyć w małych grupach, wyspecjalizowanych i na specjalistycznych obiektach. My nie uprawiamy rekreacji, tylko sport, sport wyczynowy i musimy mieć ku temu warunki. Jeżeli tych warunków nie będzie, my będziemy przegrywali, a my nie chcemy przegrywać. O opinię na ten temat zapytaliśmy łukowskich radnych. Ja jestem dość sceptycznie do takiego pomysłu. Już myśmy te pilawy rozbierali, budowali i powiem pani, że to nie było według mnie najlepsze rozwiązanie. W dzisiejszych czasach, ja naprawdę trochę jeżdżę, widzę, budują ludzie coś bardziej trwałego, a nie taka pilawa, znowu pobędzie 10 lat, i praktycznie można się okazać, że będziemy ją znowu w jakiś sposób musieli zmieniać czy ulepszać. Także ja jestem do tego pomysłu sceptycznie ustosunkowany. Natomiast Rada Sportu, tam zasiadają fachowcy, co oczywiście nie oznacza, że my w końcu podejmiemy decyzję, czyli mówię Rada Miasta, Burmistrz, co z tymi obiektami sportowymi, których pomysłów, tak jak tutaj słyszymy, jest 150. I jakby tak wszystkie je razem do kupy zebrać, to pewnie by 30 milionów może nie starczyło. A coś trzeba robić. Nie da się ukryć, że ważny jest tu aspekt finansowy. Naprawdę w mieście zaczynamy czuć brak pieniędzy. Bez pieniędzy się tego nie wybuduje. Myślę, że to w tej kadencji możemy za daleko naprawdę nie ruszyć z tą sprawą. Nie mam wiedzy konkretnie na jakikolwiek projekt sportowy. Wiem, że wcześniej jakieś pieniądze zostały przeznaczone na jakąś halę. Ja się już w tym gubię, proszę pani, i mam nieodparte wrażenie, że robimy coś znowu pod publikę. Tu nie ma konkretu, że dobra, zdecydujemy, siadamy jako radni, rozmawiamy, decydujemy się na jedną realizację i podążamy w tym kierunku. Tu widzę 2-3 propozycje. Obawiam się, że to znowu jest tylko pod wybory. Ja byłbym zwolennikiem zbudowania, powstania obiektu typu sala widowiskowa, w której można byłoby przeprowadzić treningi. Takich obiektów stricte treningowych to jest na terenie miasta, przy szkołach są hale sportowe. Takie działania chaotyczne nie są dobre i na pewno niczemu nie służą. Jeżeli będziemy mieli pieniążki, możemy budować. Natomiast myślę, że w tej sytuacji nie jest to dobry pomysł. O pomyśle budowy hali widowiskowo-sportowej tak mówi przewodniczący Rady Sportu. Jeżeli będziemy mieli w mieście wybudowane takie obiekty, gdzie będzie można trenować, wtedy myślę, że też bardzo ważnym staje się pomysł budowy hali widowiskowo-sportowej, gdzie można by było rozgrywać jakieś bardzo ważne zawody, bo taka hala też by mogła wypromować miasto i pobudzić też tutaj to lokalną społeczność do aktywnego udziału, chociażby nawet w wspieraniu naszego sportu. Natomiast ja stąpam tak dość twardo po ziemi i najważniejsze jest to, co jest w tej chwili. Jeżeli jest gdzie trenować, to jest dobrze. Jeżeli nie ma co trenować, to nie będziemy samymi obietnicami i marzeniami żyć, bo życie jest za krótkie.
trzeba korzystać na bieżąco i trzeba zająć się tym, co tu i teraz. Teraz czekamy na ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowo-widowiskowego przy ulicy Warszawskiej na obecnych terenach sportowo-rekreacyjnych. Nagroda w konkursie to 15 000 zł.